niedobrze mi się jeździł. Stara się wkręcać, a jego motocykl ma moc. Widzieliście na podjazdach, dawałem radę bez problemu. On też podjechał. Także już sobie chłopak radzi. Ale by gleba była. Gaś! Nic się nie stało. Od dołu. Od dołu na kierze. O, widzisz, zawsze od dołu. No i pierwszą glebę przeżyłeś. Tak jest. Ale wtedy jakbyś się człowiek, to byś się zabił. Kurde, ale mi wyjebało, nie? Dupa ci odskoczyła na bok. A tu ręką go trzymałem. Ja też tu się wywaliłem prawie. Odpalił? Ja to się dziwiłem, że ty w ogóle przeżyłeś. Już miałem w wyobraźni tyle rzeczy. Ale będzie film piękny, ty. Teraz może chwilę postać, nie? Pokopać musisz. Bez gazu. Mogła się zalać. A włączyłeś przycisk? Honda nie do zarżnięcia. Dobry.
dobry, nie poddaję się. Glebę zaliczył, to jeszcze się śmieje. O to chodzi. Ale po... Nie polecam w krótkim rękawku w kaszcze. Po krzywym nie zjadł. Jedzie. Traktory wszystkie i to wiecie, no, robią robotę. Oczywiście w tych robotach leśnych, jak je wycinają, to tam taki sprzęt jeździ, że na przynieści nawet. A kto wtedy niszczy raz najbardziej? No oczywiście motocrossowcy. Jak motocrossy wjadą komuś do domu, no to wiecie, oglądaliście ten wywiad śmieszny. Gościu się troszeczkę skompromitował na całe społeczeństwo enduro i motocrossowców, ale to nic, my lecimy dalej. Dobra, żegnamy się już z wami, bo jesteśmy już prawie w domku, także wiecie, piąteczka. Żegnamy się, subskrybuj, na razie.